Witam was bardzo serdecznie. Gramy sobie w grę, która zwie się Alex i jest spoko. Spoko gierką. Więc co, zdajmy swój zegarek, bo mi trochę nadgarstek boli. Co ostatnio robiłem? Z tego co mi się wydaje, to właśnie zmierzałem do trzeciego znacznika, czyli do trzeciej osoby, która jest podejrzana za zabójstwo, że tak powiem. Ale mi ręka strasznie boli. Czwarty dzień mojego L4. Kurwa. No jednak musimy wczytać grę. Nie bardzo pamiętam, jak w tej grze działa w ogóle otwieranie zamków. Udało się. Tutaj jest jakiś hotel. Idźmy może do niego, co? Potem będę musiał tu dobrze odszumić w ogóle ten materiał. Tak właściwie jak każdy, który nagrywam na tym laptopie. Wiecie, chcę, żeby te materiały jednak dały się oglądać i było w porządku. Zabrudzony list. Światło w tej grze jest dosyć denerwujące, powiem wam. Ta kraina, w której aktualnie jestem, czyli ten Edan, to jest najbezpieczniejsza kraina, powiem wam szczerze. Chyba. No nie wiem, na tych innych czułem się jeszcze bardziej zagrożony. Wykwintne rzeczy, że tak powiem. Dobra, te wiadomości myślę, że mogę sobie troszeczkę poczytać. Inne. Księga bohaterów Goliet. Bardzo stara wiadomość. Instrukcja. Zabrudzony list. Fragment mapy. To było już. A to tyle? Receptury, czujnik ruchu. No dobra. Będzie można tego naszego robota chyba naprawić, z tego co się orientuję. Papierosy. Te papierosy można sprzedać zarówno wartość pieniędzy, z tego co pamiętam. Dobra. Tam jest raptor, z tego co widzę. To jest jakiś kolejny budynek. Weźmy tam. Myślałem, że to łuk. Pochodnia magnezowa. Kolejne wiadomości. Nie no, z tej wiadomości można też expo czerpać, także na darmo tu nie idzie, tak? Bo może jej się sprzeda nawet nie. Pytanie, czy jakiś z tych podejrzanych nie będzie martwy. Odpoczywasz? Co? Nie chciałbym, żeby ktoś nas zaatakował. Tylko krótko jestem zmęczony. Jesteś strażnik. Zamiast zadawać pytania, masz szczęście. To, że albowie zaatakują te drzewa, jest raczej mało prawdopodobne. Wiedzą, że tego jednego mamy pod... Drzewa nie mają zbyt wielu zajęć. Raczej przysłał cię mistrz Thorald? Jakaś paląca sprawa? Jeśli nie, to już lepiej.
Dlaczego myślisz, że kiedy był głównym dowódcą w Goliet, lubił mnie upominać? Zastanawiam się, czy nadal mnie obserwuje. Nie wa. Ja mam cały czas wrażenie, że jakiś stwór jest obok nas. Tylko krótko jestem zmęczony. Niewiele. Mówią, że pracuje nad wyhodowaniem rośliny, która pokona Albów. To wielka sprawa. Może zmienić nie tylko losy wojny, ale i całego Magalana. Bziu! Tylko pomyśl. Jeśli wszystko się uda, z Albów nic nie zostanie. Bziu! I po nim. Nie mam pojęcia. Nie wolno nam o tym mówić. Zresztą i tak nikt nie wie, co... To jest... Czyli nawet jeśli ktoś wie, niczego się nie dowie. Może uda mu się opracować sposób, by pozbawić... Wtedy dobrzy, uczciwi wojownicy będą mogli spać. To przyszłość, o którą powinien walczyć. Co wiesz o zabój? Nic ci nie po... Wszystko już powinien się nie wychylać. Tak jak... Ambicja prowadzi do kłopotów. Mógł znaleźć swoje... Powiedz, dlaczego cię to interesuje. Okej. Wiesz coś o jego śmierci? Ja? Tylko tyle, ile mówią dookoła. Wszyscy myśleli, że uciekł. Tymczasem zamordowano go. Byłem tam w tym czasie. Byłeś z kimś? Hilda. Była ze mną całą noc. Ona i Ava, Dagny, Eryka, Freya, Gerd, Hege. To tamte drzewa. Tu zawsze jest pusto. Także nie. Nie ma alibi. Niezły z ciebie atleta. Nie wyglądasz na kogo. Może. Do. Znaliśmy. Nasi rodzice się przyjaźnili. Dorastali. Okej. Uczyłeś się wład... Jak wszyscy berserkowie. Myślisz, że przeżyłbym tu, gdybym nie umiał... Ciała skoro znaleziono w okolicy. Widział. Nie. Wiem, gdzie go znaleźli. Ale nie widziałem. Dobrze, że tak się stało. Nie chciałbym go takim za... Obowiązki trzymają mnie w lesie. Opiekuję się moimi dziewczynami. Gdzie sprawdzę? Nie wszyscy są pierdolone, ale nie w Goliet, jeśli o to ci chodzi. Ostatnio raczej zostaje na... Gdzie? Znasz podnośnik przy Dolinie Wyklętych? To dobrze. Z pięknym widokiem na dolinę. Obyś dowiedział się... Może ty znałeś go? Dlaczego miałbym go zabić? Mam sił. Wyglądasz na kogoś, kto chce coś zrobić w tej sprawie. Zamiast obwiniać jego przyjaciół, poszukaj... Askor. Raczej Był moim przyjacielem. Nasi rodzice się przyjaźnili. Dorastali. Ale był bardzo ambitny. I przez to... Ambicja mogła dostarczyć motywów. Na mnie nie patrz. Mi tu dobrze. Awans interesuje mnie tyle, co dupa... Ale można przepytać jeszcze resztę. Torgra. No, idźmy w tamtą stronę. Idźmy w tamtą stronę, na północ. Tak właściwie to będzie blisko miasta pod kupołą. Ale widzicie, jak zdobywamy troszeczkę. Okej, okay, dalej będę chciał rozwijać z tego, co pamiętam, to budowę. Tak? Żeby założyć mój pancerzyk. No, ale z jakimiś tam stworami dajemy sobie radę, jak widać. Tu jest ten do odkop... Tu będą albowie. A, tu jest teleport.
Są albowie. Pierwszą stąd. Nie dam im rady, nie ma takiej opcji. Ale zawsze 200 expo pochłonąłem, tak? W przyszłości i tak będę musiał tu wrócić. Zajebiście, że mamy przynajmniej ten plecak odrzutowy. To daje nam dużo. To daje nam potwornie dużo. No tutaj staw znacznik. O kurwa. Mamy czaszkę nad nim, znaczy, że raczej nie wygramy. Widzicie, jednym opluciem mnie potrafił zabić. Trochę się czuję w tej grze w ogóle jak w Skyrimie. Wszystkie budynki wyglądają dosyć podobnie. Papierosów ile widzicie? Weźmy te kawałki papieru sobie zaraz odczytamy i zobaczymy co w nich jest może. Coś ciekawego znajdziemy. Znaczy expa po prostu sobie doładuję z nich. Może one też pomogą nam w jakichś zadaniach po prostu. Dobra. Tap. Dziesięć expa. No prawie piąty już level już mamy. No musiał te śmieci posprzedawać. Batonik. Elektrozłom. A jest teleport jak widać. Kolejny. A nie, to Alex po prostu. Dobra, nie żyjemy. Ogólnie to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy korzystali z takiej normalnej broni i byli na przykład tym klerykiem bądź bonitą. Tak samo jak nic nie stoi na przeszkodzie, żebym korzystał z łuku i był berserkerem po prostu. To będzie moja broń dystansowa, tak? Jak najbardziej można. Nie bardzo mi się podoba tutaj strzelanie z łuku. Powiem wam szczerze.
jakieś opustoszałe troszkę to jest. Danie ze steku. Możemy się przespać. Ale jest piękna pogoda, taka, znaczy na zewnątrz, nie, nie chodzi mi, że w grze. Uwielbiam nagrywać, kiedy jest właśnie zaciemnienie, nie ma słońca, które ci denerwuje i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie idealna pogoda. No ale wiecie, każdy by się innego dana. Dziesięć experience'ów. Patrzcie, my już troszeczkę sobie biegamy, ale my tej mapy wcale tak dużo nie przeszliśmy. Zaraz do Xekora aż dojdziemy. Czyli tam, gdzie są albowie. Ja zdaję sobie sprawę, że na początku powiedzmy wdrążenie się w ten świat tutaj jeszcze nie może, może nie być takie w 100% łatwe. Ale z czasem już człowiek zaczyna ogarniać, kto to jest Alp i tak dalej. Dotrzeć tu w jednym kawałku to nie lada wyczyn. Pełnisz tutaj obowiązki strażnika? Tak. Nazywam się Torgal. Nie zbliżaj się do Wszechserca, a jakoś się dogadamy. W porządku? Czy dzieje się tu coś? Nie wiem. Nie mamy wystarczająco ludzi, by wysyłać patrole po... To niebezpieczna okolica. Bądź ostrożny. Wiele tu miejsc, w których można wpaść. Co tu robi? Zgaduj. Ta wielka roślina powinna ci pomóc. Wiele krwi przelaliśmy, broń. Życie jednostek za przyszłość nas wszystkich. Posterunek? Ragnar wysłał nam wszystkich ludzi, których... Część z nich wraz z jednym z naszych ogrodników wyruszyła na farmę znajdującą się niedaleko miasta pod kopułą. Mieli spróbować zdobyć dla nas jakiś zapas. Niestety zniknęli. Źle wróży to, że jeszcze do nas nie... Zniknięcie całej drużyny jest niepokojące. Jednak najgorszy jest fakt, że był razem z nim nasz ogrodnik, Rok. Pomoc Roka przy pielęgnacji Wszechserca jest mi nieoceniona. Jest prawdziwym ekspertem. Okej. Farma, do której wyruszył Rok, znajduje się poniżej miasta... Nie żyje? Nie przychodzić. Mnie? Nie za bardzo. Jest ambitny. Był ambitny. Zawsze chciał zostać paladynem. Wiem jedynie, że miał zostać sprawdzony przez Ragnara. Wraz przejście tego sprawdzianu to jedyne, na czym mu... Nie wiem. Askor był dobrym człowiekiem. Przynajmniej ja tak uważam. Dobrze. Tak. On jednak został w Goliath, by wziąć udział. Kiedy ostat... Około trzech. Od tego czasu byłem tutaj, walcząc o przetrwanie na pie... Próbując zarządzać posterunkiem ze zbyt małą liczbą ludzi i... Masz świat główny. Tak. Więcej, jeśli uda nam się odnaleźć obóz... Musisz dobrze... Raczej nie na tyle dobrze, żebym tym mieczem zawadził kogoś w Edanie. Oczywistym jest, że... Mam nadzieję, że znajdziecie tego, kto... Myślę, że Rag... Prosiłbyś mnie przez... Tak. Duras? No tak, to bardzo obowiązkowy człowiek. Mam nadzieję, że wspólnie... Pracujemy. Sprawdźcie każdego, kto mógł widzieć was korzy... Dobra. Czyli on raczej nie, tak? No, na Libby ma. Jedyny, na kogo bym tak właściwie obstawiał, to byłby ten poprzedni. Ten, co po prostu był jako pojedynczy strażnik i nie wiem, co on tam by robił, niby drzewa doglądał, tak? Ale najlepiej by było się spytać, czy aby na pewno, czy on nie wali po prostu kręty. Rok. Rok, to on jest też... On
jest też podejrzany, jak widać. Dobra, będzie tu gdzieś teleport czy coś. A nie, to bym widział na minimapie poza tym. Czyli on żyje. O kurwa. Jest miasto pod Kopułą, jak widać. Takie Korinis, powiedz. Alexis. No nie damy rady na niego. Jest za dużo raptorów, a ja nie mam z nimi szans. I doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że nie mam z nimi szans. Hej ty, co nowego na południu? Chodzi ci o Eda? To miał być ogrodnik, nie, mówię o prawdziwym południu. Ma pan coś nie ogrodnika. Torgal chce. Na pewno chce, ale niech się pierdoli, nie wraca. Niech znajdzie sobie jakichś praworządnych lizodupców z Goliet, żeby wykonywali jego brudną robotę. Nie chcę mieć nic wspólnego z Adamem. Ruszam do towaru. Serio? Czemu im? Mam berserkowie, klerycy, chrzanie ich wszystkich. Wszystkie te prawa, nakazy, zakazy, to wszystko to gówno. Walić zasady, walić prawa, walić berserków. U pustynnych banitów liczy się tylko prawda. Wolność, zysk, bez pierdolenia. Chcesz za... Tak, zdecydowanie. Oni wiedzą, jak całe życie tylko pracowałem, wykonywałem rozkazy, grzebałem w gównie. I po co to wszystko? Żeby chcieli mnie zabić za rzeczy, w które nawet nie wierzę? Jebać! Chcę zobaczyć. A zamiast tego gniję tutaj. To dlaczego? Nie mam wystarczająco dużo zapasów, by się tam dostać, ani kryształków. Ale wiem, że mógłbym zarobić na swoje, gdybym tylko zdobył zapasy, które pozwoliłyby mi... Zdobę. Dziękuję. Potrzebuję suszonego mięsa, wiesz, pakiety żywnościowe, no i wody. Broni, jeśli myśli... Wodę i mięso można znaleźć, jeśli chodzi o broń. Przejęła ją grupa. Na pewno mają jakąś broń, która pomoże mi się przystosować. Ja. Myślę, że pół tuzina pakietów żywno... Osiem pełni, ale... Nie. Chcę broń należącą do tych banitów. To co, zdobędziesz coś dla mnie z tej farmy? Możesz wziąć wszystko... Zdobądź... Mam na... Jeśli... To? Nie. Lepiej dla... Nie będę mu groził. Co się stało ze eskortą, która towarzyszyła ci? Nakreślę ci ogólny obraz. Mnóstwo szponów, kłów i krwi. Ledwo udało mi się uciec. Ci wojownicy leżą gdzieś tam i gniją. Albo są trawieni przez bestie, które nas zaatakowały. Ich poświęcenie uratowało mi życie. Ale to tylko dowodzi, że mam rację. Goliet wymaga od ludzi, by ginęli za jakieś... Dobra, a teraz wypytajmy go o Askora jeszcze. Jak to się stało? Czy byłeś w okolicy? Nie, byłem w lesie. Zbierałem... Nie byłem w pobliżu Goliet od roku. Jak tylko zebrałem zapasy, ruszyłem prosto do Abes... Cześć, nie myśli... Tak, był aroganckim dupkiem. Zrobiłby wszystko. To przez takich jak on mam dosyć tych... Nie wydajesz się szczęśliwy z bycia. Człowieku, musiałbym najpierw umieć czyt. Nie da się wspierać po szczeblach kariery, kiedy nie umie się czytać. Aha. A Skorowi się to udało. Ten koleś był gotów na wszystko, byle dostać awans. Nienawidził każdego, kto umiał czytać, zwłaszcza jeśli nie urodził się w Goliet. Masz jakiś dowód? Nie wiem, nie prowadzę dziennik. Czasami wykonywałem jakieś drobne zadania sam. Czasami szukałem zapasów sam. Czasami maszerowałem w kółko i budowałem coś tam gdzieś...
Robiłem wszystko, co mi kazali. Nie chciałem... Jak? Miecza. Nie znoszę go. To kolejny powód, dla którego chcę dołączyć do banitów. Zdobyłem spluwę, a... Myślę, że nie zabiłeś aż... Kurde, co? Myślałeś, że to... Nie ma bata, nie ryzykowałbym tak. Skoro... To tak właściwie przepytaliśmy wszystkich, tak? Energetyka, ja mam przy sobie energetykę. Dobra, podpierdolmy im wszystko. Potrzebuję klucza. Elexi 13. Dobra, dużo eliksirów mamy chyba, z tego co mi się wydaje. Okej, ale skoro już tu jestem, możemy udać się tutaj gdzieś, aby zdobyć teleport na przyszłość do miasta pod kopułą. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Ej, damy radę z nim? Dajemy radę, 5 expa. No ale to nie jest szał ciał, że tak powiem. Dobra, jakoś by się chciało do góry wejść. Ej, bo za tamtego mam 5 expo, za tego mam 2 expo. Tego nie trudno zabić. Dobra, widzimy się chyba w przyszłym odcinku, co? Cześć.